Kara na wernisażu malarstwa pani Marii Kuneckiej. Przepraszam cię, Mario, Maszko, że tam ukradła się literówka i jest nie tak. Bardzo podoba nam się twoje malarstwo. Czytelnicy przychodzą, oglądają już od takich małych. I taka mała dziewczynka, Zuzanna, jak powiesiłaś tylko w piątek, a ona już w sobotę przyszła ze swoją mamą, stanęła sobie tutaj i tak ogląda, ogląda, patrzy i mówi: domek. Ja mówię: i co, Zuzanno, podoba ci się? A ona mówi: tak. Patrzy i mówi: domek ma przyjaciół. Tutaj się wpisała. Cieszę się bardzo, że biblioteka ma przyjaciół. Cieszę się bardzo, że ty, Maszko, masz wspaniałych przyjaciół, którzy tak ci dzisiaj, tak, wiem, towarzyszą. Bardzo to jest pięknie. Maszko, napisałam tutaj w tym folderze, że w tym zatrzymanym twoim czasie każdy znajdzie coś dla siebie. Zastanawiam się, czy ten błękitny kolor to jest twój ulubiony w martwej naturze. Powiedz mi, czy w Borowicach ciągle pada, czy to jest twoja ulubiona pora deszczowa? Nie, to nie jest moja ulubiona pora deszczowa. Właśnie, i z pleneru. I twoje, powiedziałaś, że ciągle jesteś osobą poszukującą. I od takiego malutkiej Zuzanny, do takiego trudniejszego obrazu, która sama sobie zadaje pytanie na samym początku tutaj, co ta abstrakcja miała oznaczać. Pięknie, że jesteś taką osobą poszukującą i wierzysz w to, że do końca człowiek może, bo ma nieprawdopodobne pokłady w sobie. Dobra, piękna. I za to ci bardzo dziękuję. Oj, dziękuję. Właśnie ten błękit sobie, martwą naturę błękicie sobie na razie upatrzyłaś. Tak się to zaczęło, powiem szczerze, mój prowadzący profesor ustawił naturę, martwą naturę, a że to jest dość trudny kolor w malowaniu, no to postanowiłam tak cyklicznie podejść do tego, żeby kilka zrobić martwych natur w niebieskości, bo to jest bardzo wdzięczny kolor do malowania i przyjemny taki, do patrzenia. Martwa natura w niebieskim kolorze to jest piękna sprawa w mieszkaniu. Tak, ja mam taki bazon ze szkła, właśnie w takim kolorze, jak ty malujesz, daje mi spokój tak samo. No. A co nad czym pracujesz teraz? Ale nie opowiem, bo niezadowolona jestem. Piękny temat, to właśnie opowiedz! To właśnie, to nie sztuka opowiedz. Ale to jest osoba, ale to się wykłada. Chodzę do mnie na pracowni, chodzę po schodach, mówię tak, pracowni, patrzę, Boże, co za kobieta siedzi na schodach. Okazuje się, że to siedzi manekin. Wpada mi głos. Boże, jaki fajny temat. Upadła kobieta. Nie dość, że upadła ze schodów, to jeszcze może być upadło w życiu. Tylko niestety moje zaawansowanie malarskie nie jest tak wysokie, żebym mogła z manekina zrobić prawdziwą kobietę. Zostali chyba tylko manekiny, ta upadła kobieta. Ale przecież w prawdziwej kobiecie też jest manekin. Być może. Może jeszcze jakaś teoria będzie w tym wszystkim.
jestem czerwona. Pięknie. Także nad tym pracuję ostatnio, zobaczymy co wyjdzie, bo szczerze mówiąc nie idzie mi, już się nie bawię. Zawsze mówię tak, już Ciebie nie kocham, kończę, bo mnóstwo takich prac, bo nie kocham, odkładam. Wracasz za jakiś czas. To znaczy, no, nie mam pomysłu, że tam zachodzi od czasu do czasu. Jak prawdziwa artystka. No. Także zapraszam do oglądania, do podziwiania, kto jeszcze jakieś ma, mało jeszcze, przepraszam. Ja bardzo bym chciała podziękować wszystkim tutaj, którzy przyszli, którzy dla mnie, dla tej skromnej osoby i dla mojego malarstwa jakiegoś tam przyszli, poświęcili swój czas, tutaj zaszczycili swoją osobą. Jestem bardzo wdzięczna i bardzo szczęśliwa z tego powodu. Bardzo, bardzo dziękuję. Ja dołączam się do podziękowań. Dziękuję bardzo. Proszę, zapraszam wszystkich do poczęstunku. Proszę się zapraszam. Wino dietetyczne. Jak ktoś będzie miał chęć sobie dolewki, to proszę trzymać się, bo mamy ograniczone tło. Raczej ze swoim kieliszeczkiem, także to dzwonka będzie usługowane. Można zadawać pytania. Na ciebie zapytać. Zobaczymy.